Cześć, dzień dobry. Dzisiaj wspólnie przetestujemy sobie falownicę Remingtona. Nie używałam tego wcześniej, także będzie to taka pierwsza opinia. Powiem Wam, no tutaj tak nie bardzo w tym świetle widać, ale chciałabym uniknąć efektu, jaki ta pani ma na zdjęciu. Może to dziwne, ale ona ma fale, które zaczynają się dopiero na wysokości uszu, a ja bym chciała jednak, żeby to było jak najbardziej od skóry odbite. Pies mój się domaga. Też chciałaś mieć fale? No coś ty. Chciałaś fale na grzywce? Matylda. Chciał pies fale na grzywce? Przemyślimy. Przemyślimy. A teraz wracając do tematu. Rozpakowuję i lecimy z tym koksem. Dzień dobry, witam Cię w nowym odcinku. Zapraszam na unboxing oraz małą recenzję falownicy Remington, ponieważ jak widzisz, ona jest jeszcze nowiusieńka, nieużywana, nieotwierana i sama nie wiem, czego mogę się spodziewać. Także do dzieła, zaczynamy. Ok, słuchajcie, urządzenie podłączone do kontaktu i teraz lecimy. A czemu to się nie otwiera? Poczekajmy. Najpierw włączmy. Tutaj jest zakres temperatur 210, 195 Pro, 175 i 150. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to jest nieistotne. Ach, tu przycisk. Wiecie co? 195 to jest chyba troszkę. Ja dam sobie na Pro Plus. I zaraz zobaczymy. Producent obiecuje, poczekajcie, bo ja tak 10 rzeczy na raz. Producent obiecuje, że urządzenie nagrzeje się w przeciągu 30 sekund. Na razie miga, więc się nagrzewa. Ja mam włosy umyte, nałożone tylko trochę termoochrony i kompletnie nic więcej. Mam włosy dość długie i mam ich dość dużo. Są one cienkie, ale jest ich dość dużo, więc nie będę Was tutaj przez cały czas katowała tym falowaniem, ale postaram się przyspieszyć. Tutaj z boku korzystam z lusterka. O! Czekajcie, bo jeszcze miga. A chyba powinno przestać migać. Nie wiem, czy to widać. Już wiem, bo ja próbowałam to kręcić na siłę, ale to nie o to chodzi. Zobaczcie. Wysokość fal można sobie regulować, tylko należy to pociągnąć i wtedy podnosimy o 1, żeby były takie średnie fale, bądź o 2, żeby te fale były największe. I ja bym, znaczy na odwrót, im wyższe jest to urządzenie, to te fale powinny być drobniejsze. I ja tak właśnie bym chciała, żeby tak to było. Także ok, próbujemy pierwsze pasmo. Poczekajcie. Trzeba to trochę wyczuć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na pewno nie będzie to coś, co robi się szybko, bo już to widzę. Może trzeba brać mniejsze pasma, ale to jest oczywiście wszystko do dopracowania. Na razie. Coś tu czuję. Coś tu syczy. Włosem się palą? Nie, chyba nie. Nie, no autentycznie coś tu. Ucichło. Tak wygląda. No. Ładnie. Zaczekajcie, ja dość takie grube te pasma biorę. Spójrzcie.
zrobię jeszcze jedno z Wami, a później zrobię sobie takie jedno cieńsze. Wiecie, co najbardziej mnie interesuje? Kwestia tego, jak blisko można dojechać do skóry głowy, bo uwielbiam takie fale, ale uwielbiam je podobieranym, a dobieranego sama nie jestem sobie w stanie w żaden sposób zrobić. Natomiast po warkoczykach zawsze te fale są odtąd i mi się to tak nie podoba. No i jeszcze ta odciśnięta gumka. Nie no, wiecie co, ja już coś czuję, że to będzie I love you. Naprawdę, to się dość szybko robi. Wbrew pozorom, że te włosy są takie długie, a czekajcie. Teraz wezmę jedno takie cieniusieńkie pasmo i sprawdźmy. Ja troszeczkę do tego lusterka tutaj patrzę, żeby sobie tych włosów, ucha nie sparzyć. Chyba powinnam chwilkę dłużej przytrzymać, ale to nic, także poprawimy zaraz. A co? Słuchajcie, jak na pierwszy raz, to i tak nie jest źle. Hop, hop, hop. I hop. No tutaj widać, że ten momencik był, widzicie to? Troszeczkę za krótko trzymany. Ale jakby wrócił i to na przykład poprawił, czy to się uda? Boże, te kobiety to mają przerąbane. Co ty nie zrobisz, żeby lepiej wyglądać? Okej. Okay. Nie no, udało się, widzicie? Jaki fajny loczek. Okej. Okay. Teraz lecimy z następnym pasem, ale ja nie będę robić takich cienkich, bo ja po prostu chciałam to tak wypróbować sobie dzisiaj, a jak będę miała troszkę więcej czasu, to się pobawię z tym tak dokładniej. La 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 la. Muzyki Wam niestety nie puszczę, bo mi YouTube zablokuje. To śpiewać Wam też nie będę śpiewać, bo Wy mnie zablokujecie za to moje fałszowanie. O, czekajcie, nie widzę. Dobra. Coś mi... A to już cały dół? Nie, jeszcze coś. No już myślałam, że się tak rozpędziłam, że to już, ale to jeszcze nie. A, lusterko, gdzie jesteś? Halo! Cyk, 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 cyk. Wiecie co? Nawet dość komfortowo się to trzyma. Pomimo tego, że wcale to nie jest małe, to tak naprawdę dość komfortowo się z tym pracuje. Pomimo tego, że ja nie mam, podkreślam, żadnego doświadczenia i żadnej wprawy. Trzymaj się. Trzymaj się, trzymaj. O, tu gdzieś uciekł kawałek. Ale to nic. Przecież to mają być tylko takie delikatne fale. A, jeszcze tu ostatni kosmyk. I to już by był dół zrobiony. Czyli tak całkiem nieźle. Ciekawa jestem tej góry, jak to będzie, ale myślę, że już jak ten dół tak daje radę. O, czekajcie, coś mi tu zwiało. Fajne jest, że można wrócić i poprawić, bo czasami faktycznie te włosy uciekają. Okej. I zaraz przejdziemy do tej góry. No i spoko. Chwilka i dół zrobiony. O, tutaj teraz nam zostało jeszcze sporo. Ja sobie to podzielę na dwie części, bo tak jak Wam mówiłam, ja mam bardzo dużo tych włosów. Przecież już połowa i tak mi wypadła, ale... Znaczy żartuję, znaczy nie żartuję. No już na pewno nie mam tyle włosów, co kiedyś. Ale w dalszym ciągu jest ich bardzo dużo.
Także tak, moi drodzy. Ja tu teraz sobie skończę i wrócę do Was pod koniec. Okej, słuchajcie, kończę połowę głowy. I powiem Wam, że nawet jak się tu tak próbuję dojechać do skóry głowy jak najbliżej, to się udaje i nawet nie parzy. Także zaraz zobaczymy, jak ta połówka wygląda. Ja się zaraz biorę za drugą połowę głowy. O. Powiem Wam, że myślałam, że to będzie bardziej czasochłonne i takie upierdliwe, ale jak na razie, zobaczcie, mi się podoba. Biorę się za drugą połówkę i zaraz do Was wracam. Ostatnie pasmo mi zostało, to zrobimy sobie razem. Tak, postaram się najbliżej skóry, chociaż powiem szczerze, że praktycznie nic nie widzę. Okej. I zaraz zobaczymy, jak nam to wyszło. Niby powinno się 7 sekund trzymać w jednym miejscu, ale to chyba bardziej tak już na oko i kwestia wyczucia. Budzik. Jakieś wibracje. Okej. To co, ja bym sobie to o tutaj jeszcze troszkę rozdzieliła. Jeszcze raz bym sobie to machnęła. Zobaczmy, czy to pójdzie tak w ten sposób, czy nie pójdzie. Bo tak mi się jakoś nie bardzo podoba to ostatnie pasmo. Jakieś takie niefajne. Poczekajcie. Jeszcze raz spróbujemy. A co? Może coś powinnam przytrzymać? No ale nie, no co ja mam tu trzymać? Inaczej się nie da. Ale zaraz Wam coś powiem. Poczekajcie, jeszcze tylko przesuniemy. O. Okej. Dobra. Koniec. Wyłączam. Tak, to sobie zamknę, zabezpieczę. Okej, skończone. Ja tu jeszcze nic nie robiłam, nic nie stylizowałam, niczego nie dawałam. Dopiero pójdę zaraz do łazienki i spróbuję to ogarnąć, ale powiem Wam, że ja jestem jak najbardziej na tak. Zajęło mi to 15, może max 20 minut, ale przy mojej długości włosów, to ja przypominam, że ja mam te włosy naprawdę dość długie. Uważam, że jest to super alternatywa na szybką zmianę stylizacji. Mi się bardzo podoba, jestem jak najbardziej na tak. Oczywiście film nie jest sponsorowany, jeżeli jesteś ciekaw więcej opinii na różnego rodzaju opinii na temat sprzętów, które posiadam. Postaram się je sukcesywnie zamieszczać. A teraz dziękuję Ci bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Zajrzyj do innych naszych filmów. Dzięki. Cześć. Pa!